Witam Was na kanale 4 Strefy Tajemnic. Piast Kołodziej, zwany także Piastem Hościskowicem, był legendarnym założycielem dynastii Piastów, której przedstawiciele zasiadali na polskim tronie przez blisko 400 lat. To Piastowie byli założycielami i twórcami Polski, taką jaką znamy współcześnie. Najprawdopodobniej, gdyby nie ta silna i niezwykle zaradna dynastia, która pod swoim przywództwem połączyła plemiona polskie, nasz kraj mógłby podzielić los Słowian połabskich, należących niegdyś do grupy Słowian zachodnich, którzy żyli na ziemiach obecnie przynależących do Niemiec, mówiąc najprościej, zostali całkowicie podbici przez Niemców i zostali ostatecznie pokonani w drugiej połowie XII wieku. Historia podana przez Gala Anonima w odniesieniu do legendarnego władcy Piasta Kołodzieja sama w sobie jest bardzo interesująca, lecz najdziwniejszy fragment tej opowieści odnosi się do dwóch bardzo tajemniczych przybyszów, którzy za sprawą czynionych cudów i swoich nadprzyrodzonych zdolności pochylili się nad losem Piasta, pomagając jego potomkom przy zdobyciu władzy. Fragment kroniki Gala Anonima, który zaraz usłyszycie, przedstawia wydarzenia, w świetle których możemy dojść do wniosku, iż za powstanie państwa polskiego w obecnie znanej nam formie odpowiedzialni są dwaj czyniący cuda obcy przybysze. Historia rozpoczyna się od wątku księcia Popiela, czyli legendarnego władcy Polan żyjącego w IX wieku, który wydał ucztę z okazji postrzyżyn swoich synów. Był to niezwykle istotny rytuał w kulturze dawnych Słowian, polegający na obcięciu włosów dziecku płci męskiej, które ukończyło 7 lat. W tym czasie nadawano mu imię i spod opieki matki przechodził pod opiekę ojca. Co na ten temat napisał Gal Anonim? Jeśli język staropolski będzie dla Was zbyt trudny do wysłuchania, to śmiało przewincie film do rozdziału związanego z podsumowaniem. Posłuchajcie. Był w mieście Gnieźnie książę imieniem Popiel, dwóch mający synów, a ten obyczajem pogańskim na ich postrzyżyny wyprawił wielką ucztę, sprosiwszy na nią licznych panów i przyjaciół z dworskiej swej starszyzny. Zdarzyło się zaś ze skrytego Bożego zrządzenia, iż tamże przybyło dwóch obcych przychodniów, których nie tylko do uczty nie zaproszono, lecz owszem na wejściu zaraz do bram grodu odparto sromotnie. Ci zatem z obrzydzeniem się otrząsnąwszy na taką owych grodzian nieludzkość i zszedłszy na dół, kierując się ku przedmieściu, losem fortunnym zdążyli wobec lepianki oracza, temuż książęciu służącego. Ów zaś biedak, politowania pełen, gości rzeczony chętnie do wstąpienia na ten czas zezwalał i w co chata była bogata, gościnnie im ofiarował. Goście, skłoniwszy się wdzięcznie ku temu wezwaniu i przystępując próg gościnny, rzekli: oby przybycie nasze na radość wam wyszło, a z tymże pospołu i obfitość wszelkiego dobra, a z potomstwa zaszczyt i sława spłynęła. Domownikami wszakże gospody rzeczonej byli Piast, syn Hościska i żona jego Rzepka. Imiony tymi zwani, którzy z wielką serdecznością radzi byli we wszelkim gości swych zapotrzebowaniu usłużyć, a widząc roztropność tychże, cokolwiek mieli w zapasie, gotowali się tym sposobie przychylność ich ująć. Podczas więc, gdy wedle zwyczaju z goszczącymi wszczęła się rozmowa o rzeczach rozlicznych, a między innymi zapytali ich pielgrzymi, a za liczby czego nie mieli do napicia się, odrzekł im na to oracz gościnny: mam ci ja wprawdzie naczyńko ważonego piwa, com go przysposobił na dobę postrzyżyn mojego jedynaka. Lecz cóż to znaczy ta odrobina? Jeśli by wam smakowało, to się go napijcie. Umyślił bowiem ów kmieć ubogi, w chwili gdy pan jego, a książę dla własnych synów biesiadę wyprawiał, na co by się w innym czasie z przyczyny ubóstwa nie zdobył, niejaki przysmak także na postrzyżyny malca swojego przyrządzić, a garstkę przyjaciół równejże chudoby.
Nie już na obiad, ale na ranną przekąskę zaprosić? Bo oprócz tego wieprzka wykarmił? Co go był ku temu celowi zachował? Dalej Gal Anonim podaje. To, co powiem następnie, dziwnym lub cudownym się wyda, lecz któż zdoła Bożą wspaniałość w tym razie wyrachować? Lub kto się ośmieli rozprawiać o dobrodziejstwach Bożych? Gdy Pan docześnie pokorę biednych wywyższa niekiedy, nie wzbrania się też gościnność pogan nawet wynagradzać. Każą mu zatem pielgrzymi, wiedząc co czynią, częstować się piwem, pewni, iż zamiast ubywać, w miarę przylewania pomnażać się będzie. Jakoż wieść niesie, że gdy podawać je zaczęto, taka się jego znalazła obfitość, iż napełniono nim wszelkie naczynia domowe i nadto jeszcze zbywające na dworze od uczty książęcej. Polecają też i wieprzka wyżej pomienionego zabić, a wspominają, że 10 naczyń, po słowiańsku zwanych cebrami, co rzecz nader dziwna, zostało napełnionych tym mięsiwem. Patrząc więc na takie cuda, piast i rzepka, jakąś niezwykłą przepowiednię o chłopcu swym w tym przeczuwali. I już by radzi byli samegoż księcia wraz z biesiadnikami zaprosić, lecz tego uczynić się nie śmieli, bez poradzenia się pierwej pielgrzymów obecnych. Cóż tu jednak omawiać z dala? Ma się rozumieć, takaż była i rada gości, a książę z całym swym dworem zaproszony był od piasta, i nie pogardził też książę zaproszeniem rolnika swojego. Nie tak wybujałe bowiem było naówczas jeszcze owo książęce rozwielmożenie Polski, ani władca ziemi taką wystawnością pychy się nie nadymał, ani tyloma orszakami dworskiej drużyny otoczony, w pochodzie wspaniałym nie występował. Odbyła się zatem obyczajem swym uczta. Jadła i napoju pod dostatkiem było dla wszystkich. Owi pielgrzymi postrzygli chłopca, a w przepowiedni na przyszłość miano Siemowita mu nadali. Przyznacie, że ten napisany w staropolskim języku fragment brzmi intrygująco. Dwóch tajemniczych przybyszów, którzy wpierw zostali wypędzeni z postrzyżyń synów popiela, trafiają do biednego piasta kołodzieja, który na ich prośbę w skromności zaoferował im ważone osobiście piwo, przygotowane specjalnie na okazję postrzyżyn swojego jedynego syna. Za sprawą niezrozumiałych zdolności dwóch gości, którzy byli pod wrażeniem gościnności i dobroci serca piasta, piwa w naczyniach zamiast maleć przybywało i wieści o tym rozniosły się po całej okolicy bardzo prędko. Dwaj goście polecili także zabicie wieprza, którego mięso, podobnie jak piwo, cudownie rozmnożyło się do takiej ilości, iż każdy mógł najeść się do woli. Piast, będąc dobrym i skromnym człowiekiem, widząc te cuda, chcąc podzielić się uzyskanymi dobrami, po naradzie z przybyszami zaprosił na ucztę popiela, który to uprzednio dwóch obcych gości wygnał. Słowa dwóch pielgrzymów, którzy wkraczając do posiadłości piasta, rzekli: oby przybycie nasze na radość wam wyszło, a z tymże pospołu i obfitości wszelkiego dobra, a z potomstwa zaszczyt i sława spłynęła, można odebrać jako przepowiednię lub błogosławieństwo. Z historii, a także z podań Gala Anonima wiemy, że to, co rzekli przybysze, po prostu się wydarzyło. Piwo oraz mięso cudownie się rozmnożyło. Syn piasta, Siemowit, którego imię zostało nadane mu przez obcych gości, gdy dorósł, obalił popiela i został pierwszym księciem Polan z dynastii piastów. Drugim księciem Polan został jego syn Lestek, a następnie syn Lestka, Siemomysł, a następnie syn Siemomysła, czyli dobrze znany każdemu Polakowi Mieszko I. W późniejszym czasie zwykło się mówić, iż dwaj tajemniczy goście, którzy dali solidny fundament pod nowo kształtujące się państwo polskie, byli aniołami. Ta kwestia posiada kilka interpretacji. Jedna z nich mówi, iż to ówczesny kościół bardzo zabiegał o to, aby historia z piastem i tajemniczymi gośćmi była odbierana w ten sposób, aby udowodnić i wskazać,
że władza nad państwem polskim została nadana Piastom przez samego Boga, a Kościół, uważający siebie za jedynego pośrednika do Boga, siłą rzeczy musi w tej władzy współuczestniczyć. Jednak jeśli pominiemy kościelne intrygi związane z chęcią współrządzenia państwem, to zostaniemy tylko i wyłącznie z niezwykle ciekawą historią początków państwa polskiego, w których uczestniczyły dwie nadprzyrodzone istoty. Być może to z tego względu Węgrzy w swoim języku nazywają Polskę słowem lędzielorszak, które w tłumaczeniu oznacza dosłownie państwo panów aniołów. Przyznacie, że w tym przypadku historia wygląda naprawdę intrygująco. Po ponad 1000 latach, a przede wszystkim po ponad 1000 latach systematycznego wymazywania historii Słowian i Polaków przez dawny Kościół, niezwykle trudnym zadaniem jest prawidłowe zinterpretowanie źródeł historycznych dotyczących choćby naszego państwa. Kim byli dwaj goście? Czy byli to aniołowie w ludzkiej postaci? A może zwykli ludzie, którzy posiadali wiedzę i technologię niedostępną dla dawnych Słowian? Tego nie jesteśmy w stanie w 100% zweryfikować. Jednak fakt istnienia źródeł historycznych w postaci podań Gala Anonima, a także pięknie brzmiącej nazwy Polski w języku węgierskim, to rzeczywiście moglibyśmy pomyśleć, że w historię powstania Polski wplątane są pewne nadprzyrodzone siły. To już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Podzielcie się śmiało swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia.